jak właściwie my wyglądamy naprawdę. Jak my wyglądamy naprawdę, tutaj znowu przytaczam tą nieistniejącą bryłę, tak zwaną bryłę niemożliwą, takiego trójwymiarowego rzutu trójkąta, który jest niewykonalny z żadnego materiału. No tak na dobrą sprawę to ja zdradzę tajemnicę, że można go wykonać, ale tylko z jednej strony on będzie tak wyglądał, zaraz po obróceniu on będzie wyglądał zupełnie inaczej, ale to mniejsza o to. Przejdźmy do dalszej części prezentacji, gdzie przedstawię, jak właściwie wyglądają bryły czterowymiarowe i ile z tych brył czterowymiarowych jesteśmy w stanie dostrzec. My, jako dosyć prymitywne organizmy żyjące w świecie trójwymiarowym. Bryły czterowymiarowe w matematyce są bardzo dobrze opisane, istnieją nawet pewne dziedziny, które się wyłącznie tym zajmują i zanim do nich przejdę, to dla lepszego zrozumienia może przytoczę pewien obiekt dosyć dobrze znany, tak zwaną wstęgę Mobiusa, czyli przeniosę powiedzmy cały ten problem na poziom przestrzeni dwuwymiarowej. Tak jak nam jest trudno zrozumieć charakterystykę bryły czterowymiarowej, jest to mniej więcej taka sama trudność, jak dla płaszczaka trudno jest zrozumieć, powiedzmy, sześcian, czy też chociażby taką prostą wstęgę Mobiusa, która jest przedstawiona na tych dwóch rysunkach w dolnej części ekranu. Wstęga Mobiusa jest po prostu niczym innym, tylko wstęgą, tylko można zauważyć, że charakteryzuje się ona tym, że posiada tylko jedną powierzchnię. Ona nie ma dwóch stron, ona ma tylko jedną stronę. Jeżeli, powiedzmy, obierzemy sobie dowolny punkt na tej wstędze i będziemy tym punktem, od tego punktu będziemy wzdłuż wstęgi sobie jechać, to zamiast jednego obrotu nam się będzie wydawało, czy płaszczakowi będzie się wydawało, że to był jeden obrót, ale tak naprawdę dokona dwóch obrotów, spotykając się z powrotem z tym punktem i co się okaże? Że pozorne dwie strony tej wstęgi były zarysowane kreską, jeżeli ten ruch byłby na przykład oznaczany w jakiś sposób. Wstęga Mobiusa ma tylko jedną stronę. Teraz przenieśmy to o ten jeden poziom wyżej, czyli przenieśmy na poziom trójwymiarowy. Dlaczego my nie jesteśmy jako niedoskonałe brylaki w stanie pojąć do końca i z łatwością rozumieć struktury i charakterystyki brył czterowymiarowych. Mamy tutaj rzut, obrazek. To jest rzut oczywiście, to nie jest sama bryła, tak zwanego hypertorusa. To jest torus, ale nie taki torus, jaki my znamy jako bryłę trójwymiarową. Torus to jest taki obważanek z dziurką w środku, taka aureolka jakby. Tylko hypertorus jest torusem czterowymiarowym. Tak wygląda mniej więcej jego rzut, z tym, że to jest bardzo niedoskonały obrazek, ponieważ jest to rzut na przestrzeń dwuwymiarową, jak wiadomo, ekran jest płaski. Ale spróbujmy pokazać, jak wyglądają te bryły czterowymiarowe. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy płaszczakami i chcemy zobaczyć sześcian. My nie zobaczymy sześcianu, jedyne co jesteśmy w stanie zobaczyć, to jesteśmy w stanie zobaczyć rzut sześcianu na przestrzeń dwuwymiarową, czyli na płaszczyznę, czyli coś w rodzaju cienia sześcianu jesteśmy w stanie dostrzec. Jesteśmy w stanie zobaczyć tylko cień sześcianu. I co jest ciekawe, wiemy dobrze, że sześcian jest bryłą sztywną. Nic tam się nie zmienia. Ale jeżeli będziemy patrzeć na cień tego sześcianu na ścianie, rzucany na ścianę i obracać będziemy tym sześcianem, to ten cień będzie się odkształcał. Mimo tego, że jest to bryła sztywna, cień będzie przyjmował coraz to inne kształty. Raz będzie to cień do złudzenia przypominający kwadrat, raz inną figurę, prawda? I to samo teraz, jeżeli chodzi o bryły czterowymiarowe. My jesteśmy w stanie zobaczyć tylko cień tych brył czterowymiarowych. Oczywiście jesteśmy obdarzeni wyobraźnią, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to wygląda, ale to, co zobaczymy, zobaczymy tylko cień. Tak jak dla płaszczaka sześcian może być widoczny albo jako bok, albo też sześcian może być rozłożony na czynniki pierwsze, tak jak chcemy wyciąć sobie z kartonu sześcian, to zawsze
na początku taką siatkę robimy, z której składamy sześcian, to ta siatka też jest widoczna przez płaszczaka. Jest taka bryła, która się nazywa tesseract, albo inaczej hypersześcian, po angielsku hypercube, którego oczywiście narysować nie sposób, bo jest to bryła czterowymiarowa, ale jeden bok tesseractu jest bryłą trójwymiarową, jeden bok, tak jak analogicznie jak do sześcianu bokiem był kwadrat, to tak wygląda bok tesseractu. Natomiast rozłożenie tego tesseractu w przestrzeni, tego hypersześcianu, wygląda tak. To jest jakby siatka, oczywiście jest to trójwymiarowe i dopiero po złożeniu on tworzy bryłę czterowymiarową. Jeżeli to jeszcze jest zbyt skomplikowane, żeby sobie wyobrazić, jaka jest złożoność tego i jaka jest jego struktura, to no, tutaj jeszcze jest jeden taki obrazek przedstawiający siatkę tesseractu rozłożoną na przestrzeń trójwymiarową. Mamy tutaj prezentację i to, co w tej chwili widzimy, to jest właśnie rzut tesseractu w przestrzeń trójwymiarową. Tak jak przedtem mówiliśmy o rzucie sześcianu w przestrzeń dwuwymiarową, rzucanie cień sześcianu na ścianie, to jest taki cień tesseractu na ścianie trójwymiarowej, prawda? Obroty tego pokazują, że, znaczy sprawiają wrażenie, złudzenie, że nie jest to bryła sztywna, prawda? I też nie jesteśmy w stanie, rozumując w przestrzeni trójwymiarowej, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, która z tych części jest zewnętrzna, która jest wewnętrzna. Dlaczego? Dlatego, że tu nie ma zewnętrza i wnętrza. Raz one są, niektóre elementy są na zewnątrz, raz się chowają do wewnątrz. To jest jedna z prezentacji. Druga prezentacja jest jeszcze ciekawsza, może ładniejsza. Przedstawia to samo. Tutaj widać jeszcze lepiej, jak zmienia się cień tego tesseractu w naszej przestrzeni trójwymiarowej. Przypominam, że cały czas obserwujemy bryłę sztywną. To tyle co do tego właśnie czterowymiarowego sześcianu, tego hypercube'a. Tu akurat mamy bardzo ładny obrazek, ponieważ ta bryła ma krawędzie pokolorowane, różnymi kolorami zabarwione. Oczywiście te krawędzie cały czas, każda krawędź ma zawsze ten sam kolor, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że raz te krawędzie są wynicowane na zewnątrz o danym kolorze, a raz chowają się do środka, w zależności jak to się obróci. To się obraca oczywiście w przestrzeni czterowymiarowej, my oglądamy tylko tego cień. Prawda? Ja wspomniałem o hypertorusie. Znowu jest to bryła sztywna, ale jak widzimy, no, wygląda to tak, jakby to się ruszało. No i teraz właśnie mamy kolejną sprawę. Wróćmy do białek. Przecież warunkiem aktywności biologicznej białka jest to, że on się cały czas odkształca i tak dalej. Z drugiej strony każde odkształcenie cząsteczki białkowej stwarza ryzyko, że ono może się rozlecieć, że ono może ulec uszkodzeniu. Najlepiej, gdyby ono było sztywne i niewzruszone. Więc gdyby na przykład rozpatrywać cząsteczki białkowe jako bryły sztywne, które zapewniają ich stabilność, ale z drugiej strony byłyby to bryły czterowymiarowe, które w przestrzeni trójwymiarowej zapewniałyby ich fleksybilność, giętkość, możliwość odkształcenia się, to mamy świetny środek na idealne białka, prawda? I spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mamy jakieś przesłanki z naszego świata, z życia codziennego, na które patrzymy, ale ich nie widzimy, które są jakby dowodami albo przynajmniej sugestiami tego, że struktura naszego środowiska nie zamyka się w ramach przestrzeni trójwymiarowej. No więc zacznijmy od poziomu kwantowego. Każdy, kto przeszedł podstawowy kurs fizyki czy chemii, wie, że elektrony występują w postaci tak zwanych chmur elektronowych, prawda? W zależności od tego, na jakim stopniu wzbudzenia są, na jakim orbitalu występują, te kształty tych chmur elektronowych, prawdopodobieństwa napotkania elektronu wyglądają różnie. Od najprostszych, tak jak tutaj, tak zwany orbital S, prawda? Poziom energetyczny taki, jest czysto sferyczny, gdzie sfera ta oznacza
prawdopodobieństwo napotkania w jej obrębie elektronu w danej tam chwili. Inne orbitale, orbitale typu P, przyjmują takie właśnie ósemki, trójwymiarowe ósemki, prawda? To są takie jak dwie pałeczki ze sobą połączone i na razie tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, ponieważ elektron, który sobie jakoś tam oscyluje w obrębie tej bryły, bryła ta jest zamknięta, więc on może sobie przejść z dowolnego punktu w obrębie tej bryły w inny dowolny punkt w obrębie tejże bryły. Ale jeżeli chodzi o orbitale wyższego stopnia, tu są oczywiście różne orbitale na poziomie kwantowym chmur elektronowych. Przejdźmy do orbitalu DZ3. Jest taki, to jest w bardziej skomplikowanych pierwiastkach, ale nie jest taki znowu rzadki. To znaczy na trzeciej powłoce elektrony mogą przyjąć taką postać trójwymiarową prawdopodobieństwa występowania elektronu. I proszę zauważyć jedną rzecz. Są to trzy niepołączone ze sobą bryły. Ale te powierzchnie, te bryły, te obszary odnoszą się do jednego i tego samego elektronu. A więc prawdopodobieństwo napotkania elektronu w obrębie w tym miejscu gdzieś jest jakieś tam niezerowe. Tu jest niezerowe i tu jest niezerowe. Natomiast w przestrzeniach łączących te obszary, one są zerowe. O czym to może świadczyć? To może świadczyć o tym, że orbital 3DZ3 już jest interpretowalny, ale może być interpretowalny, ale na poziomie przestrzeni czterowymiarowej. Na poziomie przestrzeni czterowymiarowej ten orbital jest zamkniętą bryłą. To tylko my widzimy cień trójwymiarowy tejże bryły, który sprawia wrażenie bryły rozerwanej na trzy różne. Prawda? Można przedstawić różne orbitale elektronowe, są tego rodzaju animacje dostępne, tak jak tutaj jest to przedstawione, gdzie tu akurat mamy przykład orbitalu DZ3, o ten po prawej stronie najbardziej, który wyraźnie pokazuje przerwy między obszarami najwyższego prawdopodobieństwa napotkania elektronu. Są tutaj też inne przykłady, prawda, gdzie widać, że te bryły nie są takie spójne i tak dalej, nie stanowią jednej zamkniętej bryły, oczywiście, jeżeli rozpatrujemy to na poziomie przestrzeni trójwymiarowej. Ale przejdźmy dalej. Czy są jeszcze jakieś inne przesłanki? Przewodzenie nerwowe. Jeżeli chodzi o przewodzenie nerwowe, każdy fizjolog, albo każdy biolog nawet, wie o tym, że jest to nałożenie się dwóch procesów. Depolaryzacji na powierzchni błony neuronowej, depolaryzacji, która przebiega wzdłuż neuronu, oraz drugi czynnik opierający się na procesie dyfuzji. Chodzi o połączenia synaptyczne między neuronami, gdzie związek acetylocholina jest wyzwalany od wzbudzonego neurony i przekazywany te cząsteczki acetylocholiny docierają do końca drugiego neuronu, który bardzo blisko się niemalże styka z tym poprzednim i dzięki temu impuls nerwowy jest przekazywany i dalej następuje kolejna depolaryzacja błony tego następnego neuronu i w ten sposób impuls nerwowy jest przekazywany. Jak widzimy, mamy dwa procesy. Depolaryzacja błony oraz dyfuzja, proces dyfuzyjny, zwalniania acetylocholiny. Dyfuzja, jak wiadomo, nie jest procesem gwałtownym, bardzo szybkim i tak dalej. Jest to dosyć spontaniczny proces, dosyć wolny. Owszem, połączenia synaptyczne są mikroskopijne, są minimalne, w związku z czym czas przechodzenia acetylocholiny poprzez te przestrzenie jest też bardzo krótki. Niemniej jest to dyfuzja. I tych połączeń synaptycznych może być czasem bardzo wiele. W związku z tym, z teoretycznego punktu widzenia, przewodzenie nerwowe nie powinno być szybsze niż około 2 metrów na sekundę. I teraz wyobraźmy sobie, że się oparzymy czy uderzymy w duży palec u nogi. Kiedy następuje nasza reakcja? I rozważmy to, jak impuls nerwowy biegnie. Nawet jeżeli ten impuls nerwowy nie musi biec aż do mózgu, żebyśmy mieli pełną świadomość tego, że się oparzyliśmy w palec, tylko żeby był odruch cofnięcia nogi, prawda, przed
jakimś gorącym miejscem, to ten impuls musi dojść do rdzenia kręgowego, a więc musi przebiec co najmniej 1 metr w jedną stronę, a następnie musi być reakcja, czyli znowu impuls nerwowy musi przejść z powrotem do tamtego miejsca, gdzie nastąpiło oparzenie. A więc 2 metry. Pytanie, czy nasza reakcja w takim układzie zabiera nam co najmniej 1 sekundę? Nie, my reagujemy znacznie szybciej. A zatem którędy ten impuls nerwowy przebiega, skoro nie może przebiegać szybciej niż 2 metry na sekundę? Czy jest to możliwe w takim układzie, żeby to wyjaśnić na poziomie przestrzeni trójwymiarowej? Czy też w odniesieniu do przestrzeni dwuwymiarowej możemy powiedzieć, że droga ta jest skrócona? Tak jak dla płaszczaków, najkrótszym odcinkiem łączącym jeden i drugi punkt jest odcinek prosty, jest linia prosta. Ale my, jako brylaki, jesteśmy w stanie złożyć tą przestrzeń dwuwymiarową, tak że te punkty się nakładają ze sobą. Nakładają się tak, że odległość między nimi wynosi zero. Niezależnie jak one daleko od siebie są na tej kartce, zawsze możemy kartkę złożyć tak, że odległość między nimi będzie zero. I komunikacja między nimi będzie zawierać zerowy czas, ponieważ nie będzie żadnej odległości. Zagięcie przestrzeni dwuwymiarowej. To samo może być zagięciem przestrzeni trójwymiarowej. Oczywiście tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten. Kolejne, mamy więc kolejną przesłankę, że nie wszystko może być tak prosto wytłumaczone na poziomie przestrzeni trójwymiarowej. No i popatrzmy na przykład, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o historię świata organicznego, historię życia na Ziemi. Czyli bardzo, bardzo często poruszany temat, atrakcyjny, dinozaury. Ogromne zwierzęta, które wyginęły, prawda? Wśród nich brontozaur. Brontozaur, który osiągał długość 24 metry. Jeżeli, powiedzmy, znalazł się w jego okolicach jakiś inny zwierz, jakieś zwierzę drapieżne, które go zaczęło napoczynać od ogona, to ile czasu ten brontozaur by potrzebował, żeby się zorientować, że ktoś go nadżera, prawda? 24 metry z prędkością 2 metry na sekundę, powiedzmy, prawda? To jest 12 sekund, żeby doszło to do jego malutkiego móżdżku, a żeby on podjął postanowienie, żeby uciekać, prawda? No to jeszcze tam w drugą stronę, drugie 20, to po 24 sekundach to raczej już niewiele z tego ogona mogłoby zostać. Być może to właśnie był powód, dlaczego dinozaury wyginęły. Były po prostu za duże, jak na tego rodzaju strukturę układu nerwowego. Oczywiście to jest żart, no ale zawsze nawet w takim żarcie może być coś, co może nas skłonić do zastanowienia. Także jaka była prawdziwa przyczyna wyginięcia olbrzymich dinozaurów? Czy to była kwestia zmian klimatycznych spowodowanych katastrofą, prawda, uderzeniem planetoidy w naszą planetę? Czy też to były jakieś sprawy związane z niestrawnością, bo też taka hipoteza istnieje? Czy też właśnie problem niedostosowania się do ekspansji kolejnego wymiaru przestrzennego przez te gady, które jakby nie było, były prymitywne? No, to nadal pozostaje znakiem zapytania. Dziękuję bardzo.